żebyście mieli świadomość, z jak daleka niektórzy ludzie podróżowali. To jest Dawid, mimo że się chowa. Powiedz Dawid, skąd jesteś? Chłopacy są generalnie z różnych historii. Paweł jest też miejscowy właściwie, tak? Konrad jest z Warszawy, generalnie zajmuje się łażeniem po górach głównie. Chłopacy są też właściwie miejscowi, zajmują się bushcraftem. Później wam wytłumaczymy, co to jest, żebyście mieli okazję spróbować. Następny Konrad jest przygotowany na jutro lub gotowy na jutro, jak to woli. Prowadzi na przykład blog na internecie, jest bardzo popularnym człowiekiem, jest prepersem. Ktoś mi później dojdzie, co to znaczy. To jest Michał. A kto jest? Co pisze tu wziąć? Kim jesteś? O, kim jest? To jest Michał, prowadzi ze mną ekipunek dźwigany codziennie, mój ziom. To jest Wojtek Jędral, zwany popularnie Wandererem z Warszawy. No nic nie jest doskonały. Zajmuje się pierwszą pomocą, też wam dzisiaj opowie troszeczkę rzeczy, a zajmuje się generalnie sprzętem. To jest Konrad. Bushcraft, człowiek z buszu, bardzo popularna osoba, można rzec celebryta. Tak jest. Leśna Doda. Leśna Doda. Zajmuje się też bushcraftem, zajmuje się turystyką, głównie górską. Pływa po Wiśle dziwnymi rzeczami, na których nie powinno się pływać i to jest niebezpieczne. Razem z tatą Andrzejem, który jest genialnym fotografem i dzisiaj też obsługuje tą imprezę. O nim można dużo opowiadać, nie będę opowiadał, nie chcę mu robić reklamy. To jest Adrian, przyjechał z żoną i żona gdzieś się smacha i żona. Dobra. Też jest właściwie miejscowy, można powiedzieć? Adrian jest prepersem, jest... powie o rybach, tak? O prymitywnych metodach łowiectwa. A gdzie jest Jojo? A! Skąd się wśród dzieci, go nie poznałem! Jest też z nami Wojtek Jojo, który jest z Lublina, jest wspinaczkowcem i będzie się dzisiaj z wami bawił sznurkami, powie jak się dobrze wiąże sznurówki, jak wozić na drzewo po jednym sznurku, powiesz? Ale pokażesz? Nie! Coś wymyśli. Udzielaliśmy pierwszej pomocy już, bo to... mały wypadek palucha, ale wszystko jest... A paluch jest na miejscu. Jest tutaj wujek, który nie oddycha. I co trzeba mu powiedzieć, że pani, która tam mówi, że... Co to jest? Ale to ma drogę. Robi to krowa. Mamy dla was na pamiątkę takie dyplomiki, żebyście wiedzieli, że byliśmy u was. Najmniejszy. Gratuluję. Proszę bardzo. Jak zrobić Dziekałowskiego? Bo ja ci mało pokazuję. Znowu w życiu mi nie wyszło. To będzie w telewizji. Będzie na YouTube. Na YouTube. Na jazdę kamery. Nic nie było. Ten ryj. Dajesz! Gwiazdą filmową będziesz, co? Konwój, de. Proszę bardzo, trzymać, nosić. O, nie wiem, co będzie. Andente. Pochwal się swoim autobusem. Pokaż ładnie tutaj, jakie towary. Proszę. Jojek. Nie. Grzybiasz? Kurde. Jedziemy z Kraśnika, akcję skończyliśmy.
do Poznania. W jakich kierunkach? Poznań, Warszawa, Toruń, Lublin. Tak, głównie te kierunki. No. Więc tak, że po całej Polsce się rozjechali, akcja się skończyła, chyba fajnie. Było fajnie. Zrobiliśmy robotę, to co mieliśmy, zrobiliśmy. Było trochę błota, było trzeba auta wypychać, offroad 100%. Wszyscy pchali samochody, jojo grzyby zbierał. Ogólnie nie, no fajnie było, była okazja pogadać, popawić. Dzieciaki zadowolone w większości, ale kilku maruderów też się znalazło oczywiście, nie? Nie pozdrawiamy tych maruderów, nie? Maruderów nie. Potem, no co jeszcze w sumie? Kuźwa, to jest daleko. 520 km plus minus w jedną stronę. Ile my jeszcze przejechaliśmy? Teraz już 240. No to już 200 km jesteśmy w drodze ponad. Nie ciśniemy jeszcze 300. Nie, to nie jest, to nie są warunki do surf i falu. No to idziemy. Idziemy. Podsumowując, akcje było, tak było, tak było. Tu widać naszyweczkę. Łobuzy z dobrym sercem, tak? To my. Nie wiem, kto wymyślił, że mamy dobre serca, ale podobno mamy. O, i tym miłym akcentem kończymy ten dzisiejszy wywód YouTube'owy. Coś, zareklamuj swój kanał. Buszcraft Lubelskie TV, zapraszam. Zabierz już kanał. Człowiek z buszy poleca.